Iwona! Iwona próbuje serial oglądać. Nie możesz u siebie oglądać nogi ze stołu. No. A ty nie możesz odkurzać, jak nikogo tu nie będzie? Dzisiaj jest mój dyżur, więc jak ci coś nie pasuje, to spadaj. No, proszę cię, no. Co? No, ciekawa ta książka. Że co, Rieberet? No, można tak powiedzieć. A coś w dwóch zdaniach możesz streścić? No, coś nie ma w dwóch zdaniach, ale zaczynam rozumieć, o co chodziło Krzyśkowi. O co? No, o to, żeby nie otaczać się toksycznymi, destrukcyjnymi osobami, bo one po prostu ciągną nas w dół. Aha, i my ciągniemy Krzyśka w dół, tak? Na twoim miejscu nie zaglądałabym tam zbyt głęboko do tej książki, bo jedyną bardzo toksyczną osobą w swoim otoczeniu jest Zarzycka. Czekaj, Iwona, serio tak myślisz? No nie, no co ty, żartowałam, wyluzuj. No nie, no bo to... Te akcje z Dominiką ostatnio były słabe. Ja w ogóle zastanawiam się, czy ten związek jeszcze ma sens, czy to dalej tak... Rafał, uspokój się, no to jest tylko głupia książka i zrobiła wodę z mózgu Krzyśkowi, ale ty się nie wygłupiaj. Nie no, jasne. Hej, kochanie. No hej, co tam? Spoko, ale nie mogę teraz gadać, bo szykuję grubą akcję na Dominikę. Co? A! Jaką akcję? Później ci powiem, nie mogę teraz gadać. A wieczorem idziemy na kolację, co nie? Tak, wiesz, musimy porozmawiać. No jasne, pa. Pa. Sakra. Co jest? No nic, no, opieprzyłem Monikę za brak empatii do Dominiki, no i... Jak to przyjęła? No wygląda jakby sobie, wiesz, nic z tego nie robiła. No i wiem, że teraz, że nic sobie z tego nie zrobiła. To znaczy? No dalej hejtuje Dominikę i coś na nią szykuje. Niby co? No nie wiem, jakąś grubą akcję dla Dominiki. Auć. Masakra, no. No z kim nie jestem? Wiesz co, no ja tylko żartowałam, że ona jest toksyczna i w ogóle. No i co dalej, uważasz, że nie jest? No właśnie, no. Co ja mam teraz zrobić?